Witam gorąco z gorącego Meksyku. Dzisiaj zagramy sobie syndykatem. Już dawno syndykatu nie było na kanale, nie? Słuchajcie, zrobiłem sobie talię Zatoka Piracka, gdzie gramy w Brutala, gdzie gramy pogromczyni, bardzo dużo nagród, magistra, juniora. No, mamy jak to pozbijać wszystko, jak już nagrody nałożymy, bo mamy wesołki, mamy oprawców. Fajnie by było też mieć Azara, który daje nam dwa skarabeuszy, czyli dwóch obrońców, po to, żeby zastawić sobie pogromczynię czarownic i jak najwięcej po prostu rzucać tych nagród i zbijać te nagrody, no bo dzięki temu oczywiście nasz brutal rośnie. Po pierwsze, za każdym razem, kiedy dajemy nagrodę, to dostajemy jeden zysk więcej, na tą chwilę jest zero, kiedy zaczynamy, a jeśli chodzi o rozmieszczenie, to wzmocni tę kartę o zależy jaką ostatnią siłę bazową zniszczyliśmy. Jeśli to była, jeśli powiedzmy, to była karta za 7 punktów, miała 7 w sumie tej siły bazowej i dostała nagrodę, zbiliśmy to, no to będzie miał rozmieszczenie 7. Po prostu za ostatnią kartę zbitą takie ma rozmieszczenie, tak się po prostu wzmocni na rozmieszczeniu. No, a za każdą nagrodę jest dodatkowy zysk. Także mam nadzieję, że rozumiecie. Oczywiście mówię do nowych graczy. Zatoka Piracka. Mamy dwa tki lidera. Każdy jeden stwarza nam morską hienę. Czyli idealną kartę, jeśli nie mamy jak wydawać monet, no to już będziemy mieli. Tu jest morska hiena. Tak wygląda, tak się prezentuje ta karta. Opłata 2, wzmocni tę kartę o 2. No potrzebujemy monet. Na kapitale 7, wzmacnia się o 3. Dobra. Następnie mamy Gradena, kiedy damy nagrodę na jakąś jednostkę, to potem możemy go zagrać i albo zapłacić haracz, albo nie. Jeśli nie zapłacimy, to po prostu zniszczymy jednostkę, za którą wyznaczono nagrodę, a jeśli zapłacimy haracz, to jeszcze wzmocnimy się o jej siłę bazową. No i to już wszystko zależy tak naprawdę, co niszczymy, nie? No bo wiadomo, jeśli to będzie karta, która bazowo ma 4 siły, no to bez sensu, nie? No bez sensu, no haracz płacić, no to jest strata. No, ale jeśli masz 6, 7, no to już jest dodatkowy punkt, 2 i tak dalej, nie? Możemy jakoś, nie wiem, 12 spróbować zbić. No to by było piękny, cudowny graden. Dobra, latający redańczyk na kapitale 9, czyli kiedy mamy 9 monet, on wyskoczy nam z talii lub jeśli jest na cmentarzu, z cmentarza wyskoczy. Wesołki do zbijania, Kurt na dalekim zasięgu oczyszcza jednostkę, na bliskim wyznacza nagrodę, Max Salamandry, który zadaje na haracz 4, zadaje trzem jednostkom 2 punkty obrażeń, no i za każdym razem jak płacimy haracz, to zyskujemy dodatkową monetę, jeśli jest adrenalina 5, czyli 5 kart posiadamy na ręce, no to dostajemy 2 monety. Oprawca czarownic pod nagrody, oszczerstwo, żeby dać nagrodę plus zysk, ochłoda i tak dalej. Tutaj już brązowe karty, mniej ważne, także tak się prezentuje talia. Link znajduje się w opisie. Również w opisie znajduje się link do mojego Twitcha. Zapraszam, streamuję w każdą środę oraz niedzielę o godzinie 20. Także serdecznie zapraszam. Zapraszam do mojego Discorda Armia Oso, link znajduje się w opisie. Oraz do teamu House of Lebioda, linki do Facebooka, Twittera oraz Discorda również znajduje się w opisie. Także serdecznie zapraszam. A teraz już przejdźmy sobie do oglądania. Like i subskrypcja, bo miałem takie problemy dzisiaj z nagrywaniem, że musiałem 2 godziny przed samym rozpoczęciem tak naprawdę spędzić, żeby się ten komputer rozkulał. Także za poświęcenie. No jak nie dasz, to nie ma serca. I cóż, zawsze kiedy nagrywam ten wstęp, jest to już tak naprawdę po gierkach, także no cóż, na samym początku troszeczkę narzekam w pierwszej gierce, za co przepraszam, ale byłem już tak bardzo zdenerwowany, że już 2 godziny, a jeszcze nie nagrałem ani jednej gry, że cóż. Przejdźmy już sobie do oglądania. Brązowa ręka, no świetna, nie? Dobra. Powiem tak, nie? Skoro lubisz moje materiały oglądać, to zostaw lajka i subskrypcję.
proszę cię, nie? Bez kitu, nie? Jeśli lubicie oglądać ten kanał, a jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, bo ja się poświęcam już jak mogę, nie? Ja już od kurwa 2 godzin nagrywam. Nie będę pięknie gadał, bo jestem już wściekły. Już 2 godziny nagrywam. Nie dlatego, że coś, to laptop mi na to nie pozwala. To nie pozwala mi. Każdy materiał, który nagrałem, a były takie piękne materiały. Każdy materiał, który nagrałem, no niestety, ale wygląda gorzej niż pokaz slajdów. No niestety. No dosyć już tego. Teraz. Więc cóż. Jeśli mam tyle czasu spędzać na nagrywaniu, że poza nagrywaniem 2 godziny dodatkowo jeszcze czekać, aż zacznie działać normalnie laptop, to za te poświęcenie, jak nie dasz subskrypcji, no to jesteś bez serca, nie? Po prostu. No dobra. A zróbmy coś takiego. O. Teraz byśmy mogli zagrać oprawcę i zbić tego karo balistę. Ale naprawdę, kurde, takie piękne 2 gry były. Takie śliczne. Nilfgaardem. Z alchemią. No, poezja, nie? No, drugi raz takiego czegoś nie nagram, nie? Nie ma jak. Po prostu to było zbyt piękne, żeby to powtórzyć. Ale zawsze tak jest, nie? Na stos. Polecam dom. Dawaj, dawaj. To jest już ostatnia próba. Jak to nie zadziała, jeśli to się nagrywa dalej pospolicie, to ja już nic nie zrobię z tym, nie? No nie ma jak. Laptop umarł. Duma rzucona, co jest? A. No spoko. Kurde. Ja bym to chętnie. Wiecie co, zagramy sobie tak. Sięganie pod wiatr bywa opłacalne skutki. Zagramy tak. I zagramy sobie. Jersey to jest idealnie 11, ale. To możemy haracz zapłacić. A, ale on nie pasuje, to dobrze. To bardzo dobrze. I tego się właśnie pospędziemy. Tego pikiniera. Że tu dzieła. No i siema. Kurczę. No dobra, pozbędziemy się tego. Tak niechętnie. Ale no chcemy spróbować na równych wygrać. Jakby się udało, to coś pięknego, nie? A mamy jak to zrobić. No mamy teraz te oszczerstwo, więc możemy sobie to zagrać. Ej. Spoko, nie? Dumę. I mamy tak brązową rękę, że my bez kitu możemy tutaj grać, a grać. No już więcej nie wymyślę. Znaczy no, co ja gadam, no ja mogę to wszystko pograć. O, on pasuje. A to fajnie, że spasował. To my w takim razie zagramy sobie to. Zmiany anatomiczne trochę przerosły. Ciśniemy go w tej drugiej rundzie. Chcę od niego wyciągnąć wszystko, co się da. Mamy monety 3, więc no dodatkowe 3 punkty zawsze spoko. Całego lidera mamy, jeden tick możemy służyć bez problemu. Tylko złote karty teraz podobierać. Bo, ojeju, bo w tej, ojeju. No. Oj, to dobrze nie wróży. To dobrze nie wróży. Dobra, jest brutal, no ale brutala też nie za bardzo chciałbym, no, w tej rundzie zagrywać. To jest naprawdę masakra. Ojeju. Patrzcie na to, nie? No tak,
Nie mogłem ani jednej dobrej karty dobrać. No to jest hit. No to idziemy na stratę. Ale ja chcę wyciągnąć scenariusz, bo jeśli tego nie zrobimy, to nie mamy szans. Po prostu te machiny teraz to jest... Machiny piekielne. Strasznie mocne są. Strasznie mocne. Desant. Ej, już na starcie przebija. No niedobrze. Zagrajmy sobie to. Okej. Za chwilę się tego pozbędziemy, także spoko. Jest ten Graden. No Graden spoko, nie? Zapewniam cię, że to portal jednokierunkowy. Siłę bazową. Ile on tam ma? 6. Kurde, to nawet się opłaca, nie? No, opłaca się. No kurde, opłaca się mega to. Znaczy, kurczę, może ten haracz to... To jest 6 punktów. 6 punktów, 5 za 6, nie? Więc... jeden punkcik plus, ale... Nie, wiecie co? 6 dostaniemy monet, tak? To robimy tak. Dawa, jeden tick lidera. Ale szybko, bo czas ucieka. Ta animacja też... Kurde, ile czasu ta animacja trwa. Masakra. Ale mamy 9 monet, to wyciągamy też Redańskiego. Redańczyka znaczy. No i dobra. Mamy pełny mieszek. Brutal, dosyć ciekawy. 6 wzmocnienia ma. 3 zysku. No, taki... 15 za 13. Dupy nie urywa, nie? Ale... Jakbym teraz to spasował? Chyba, że... Próbujemy go cis... Aj, dobra! My też umiemy bawić się ogniem! Nie ma co ten... Nie ma co czekać, kurde, trzeba wyciągnąć, spróbować. On nam dał możliwość pasu, ale... Jest! Dobra, oblężenie, to pasujemy. Siema! No i dobra. Teraz to jest pięknie. Teraz to jest elegancko. 13-22. Wyciągnęliśmy najważniejsze już karty. Bo jeszcze może Henselt został, ale ten Henselt no nie jest taki imponujący już. Szczególnie na krótkiej. Jeszcze jak zemsta została zużyta. Duma Foltesta też. O, jak mi przykro. Dobra, jeden tick lidera zużyty. Stał mu jeden tick lidera, czyli to są 2 punkty. Kontra, no, nasze 4 punkty. Plus możliwość użycia monet. Także fajnie. Jest Kurt. No, teraz to dobraliśmy złote karty. Trzeba przyznać, że ładnie podobieraliśmy, naprawdę. Nie, no spoko, zostawiamy tak. Fajnie by było magistra jeszcze dostać z tego, z banku Vivaldiego. To już wtedy mamy wszystko. No i dobrze by było mieć jak zapłacić. Będziemy mieli raczej jak. Tutaj mamy 3 monety, to jest 5. Potrzebujemy 2 monety, więc nawet możemy zagrać ten bank Vivaldi. Nawet możemy Brutala zagrać. Więc no, Savole mamy jak odpalić, bez problemu. To lidera, nie? Nie będziemy ten... Po prostu będzie za 4 punkty lider. Jest Hensel. W spokoju? To nie go walcz.
spoko. No dużo plusów, dużo. Dobra. No moim zdaniem jest naprawdę spoko, nie? Nie ma problemu. Za chwilę sobie to oczyszczę. Także bez problemu. No jest dobrze, jest dobrze. A. Obrońca. No dobra. 20-13. Nie no, robimy to. Robimy to. To co by było w sumie najlepsze do wyciągnięcia? Kurde. Dobre pytanie. Trollololo. Ja trochę za późno już zagrany jestem, Trollololo. Ja chyba Brutala już zagram po prostu. No raczej tak. Raczej zagramy sobie już Brutala. No i dobra. I zostało nam bardzo mocne zagranie. Została nam Savola. Oraz coś z banku. Nie mamy fajnych kart tutaj. No jedyną taką bardzo fajną jest Magister, ale no nie na tą chwilę. Przez tego obrońcę nam się bardzo plany teraz no popsuły. Mogłem w sumie użyć tego Kurta na oczyszczenie jednak obrońcy, nie? A mogłem. Dobra, żeby nie było lipy, to ja już zagram sobie ta wolę. Nie było, że nagle coś się wydarzy. Nikt nie zatrzyma salamandry! Nikt! No i spoko. 43-31. Dobra. 10-punktowa przewaga u nas. No. Spoko. Mamy to. Dobrze, zagrajmy sobie to. Czasem bardzo świeże. Bank. A i w sumie to obojętnie. Zagrajmy sobie to. Co się odwlecze, to nie uciecze. Także wygrywamy i lecimy do następnej gry. No i w następnej grze zagramy sobie znowu z Królestwami Północy. Lepiej od razu się poddaj. Z tym czymś. Z dodatkowymi chyba zasobami, nie? Tak, dodatkowe zasoby. Szkoda, że z tym zawsze jakoś fajniej jest jak... No są różne frakcje, nie? Z różnymi się gra na filmach. A nie dwa razy z KP. No ale dobra. Już... Nie będę wybrzydzał, bo blisko jesteśmy, żeby grać o pro. Czarodziej. Czarodziej do wymiany. Oszczerstwo. No jedno sobie wymienimy. Uch. Fajnie by było jak ten. Jak to pozbijać. No, mogłoby być lepiej, szczerze mówiąc. Korporacja to ludzie! Wielka szkoda, że oprawcy nie dobraliśmy, albo chociaż wesołków. Tak, to byśmy mieli idealnie. O, byśmy dwie nagrody sobie strzelili. Spoko sprawa, nie? Chyba, że jakoś trójkę rzuci, no to... To chłada w pontarze chociaż tutaj zrobi jakieś ten, jakieś fajne punkty. No i oczywiście monety mamy jak wydawać przez Zatokę Piracką, także luz. Co dziesiątą omija. Kolejkę. Jestem okay. Oficerem i dżentelmenem. Fantastycznie. Kurde. Nie no, zagrałem magistra, nie? Bo ja tego nie chcę mieć. Chyba, że magistra została... Nie no, za dużo tu punktów zrobi, a ja chcę go powyciągać. Jesteś dla mnie wyzwaniem. No i dobra. Mocnijmy to. Żeby nie było, że on to nam zbije. Bo to daje nam zawsze te monety. A monety ważne.
Odwołania rozpatruję w terminie do lat 7. Kurde, no przydałoby się jakoś, jakaś karta do pozbijania. Kusi mnie ten bank w sumie. No bo, no nie ukrywam, kurczę. A nie by było coś tutaj jeszcze poogarniać. Szczególnie, że właśnie, to co on robi, to nie jest miłe. Nie są fajne zagrania. Tracimy jedną monetę, nie? Na tym zagraniu. Kurde. No chyba, że spasować. Zagrać jedną zatokę. Wyjmuję trupy. Czasem bardzo świeże. Co? Zrobimy tak. Nie, dobrze, zróbmy tak, bo tak to nam redańczyk wyskoczy jeszcze. To jest dobre. No i teraz... Co? Możemy nawet poszukać z tego banku. Ewentualnie no to monety se będę po prostu robił i klikał w morską hienę. Pewnie lojalnościowa talia jest, także luz. Dobrze rozegrane. Spoko, fajnie klaszcze, fajnie. Ej, o, desant. No to, no co, przeciwnik nie chce tego podarować, on chce grać. Mi to pasuje. Trzeba się pozbyć tego rydwanu, także lecimy tak. Lecimy tak. O, i mamy oprawcę, super. Na stos. Polecam dom. Pięknie. Spoko. No mamy pełny mieszek cały czas, także luz. No on pasuje. Że też fajnie. No i co? Idziemy, no, ciśniemy go, nie? Mamy Savole, mamy kurde tego, Brutala. No Brutal na razie kiepski. Właśnie 13 punkt, 13 za 13, no to kiepski. Ale spokojnie, spokojnie, on jeszcze zrobi swoje. Dobrze, że mamy Gradena. Tego na pewno nie chcę. No i drugi łowca, znaczy no, no łowca. No to też nie chcemy. No, szkoda, że tych kart nie dobrałem. Wielka szkoda. I naprawdę teraz, co by tutaj zrobić? Widoczny stygmat mutacji, chropowata skóra, pionowe źrenice. Pożałujesz, że stanąłeś mi na drodze. Tak, se pogadamy trochę. Okej. No, wiecie co, ja bym bardzo chciał, jak w poprzedniej gierce, wyciągnąć przynajmniej tą dumę. Jest obrońca. Dumę oraz... W ogóle źle zagrałem, twórca powinien iść tutaj i każda inna karta też. Ej, ale teraz w sumie... Teraz jest w sumie zajebiste... Zajebiste punkty możemy zrobić. Przecież teraz ten Graden jest kapitalny. To jest grane. Ej nie, bez kitu, ten Graden teraz to będzie cudowny. Jeszcze takie punkty, jakie potem będą na tym Brutalu. No 7 punktów. 13... 16 za 13. Może jakieś dupy tam nie urywa, ale... Ale też to nie jest mało, nie?
Mimo wszystko. To jest dużo punktów. Przeznaczenia nie da się oszukać. Oko, wzmocniona balista. Teraz czy ja chcę się wzmocnić? Kurde... W sumie chciałbym się wzmocnić. Nie tak. Wiedza to potężna broń. No i zajebiście. 21,7. Cały czas mamy jak wydać monety, także też luz. No i brutal teraz, no. Sympatyczny. Też Savola tutaj do... No nie, no tutaj naprawdę dużo możemy jeszcze ogarnąć. Koło chłodę chciałbym też jeszcze zagrać, przynajmniej w tej rundzie. O, mogę zagrać w sumie tego maga Salamandrę i potem ten. Potem ochłodę. No spoko. Lepiej nie grać z ogniem. No spoko. Też Azara mogę zagrać zaraz. To, że z Azarem tracimy, nie? Jedną monetkę. Kolejna balista, spoko. Spoko, spoko. Kurde, ja bym to tak bardzo chciał zbić. Szkoda, że to za 4 nie bije, nie? Aj, szkoda, szkoda. Byłoby teraz idealnie. Wiecie co? Zróbmy po prostu w ten sposób. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Niech wie, że my to już robimy, nie? Że my ciśniemy go. Ja chcę bardzo zobaczyć. A zemsty chyba nie gra, bo... Nie, raczej nie gra zemsty. Siganie pod wiatr bywa opłakany w skutkach. To sobie zróbmy, no i dobra. 18:43, kurde. Ja bym brutala chciał sobie zostawić, nie? Chciałem, żeby on zużył bal i taką krótką rundę, nie? Zrobić i zostawić tego brutala. No byłoby fantastycznie. Jeszcze tak dobrać, no, juniora, wesołki i pogrom... Ojej, pogromczyni. No, to już byłoby konkretnie. Oko. Bardzo dużo punktów robi ten ham. Jeszcze bym chciał chociaż zrobić to. Dobra, tak żeby monetki nam jeszcze, wiecie, przeszły na kolejną. No na pewno karty straty mieć nie będziemy. Ale teraz już pas, nie? Teraz już pas. U nas. Chyba, że próbuje... Nie, no nie ma co próbować. Chyba, że on nas przebije, to zastanowię się nad spróbowaniem tego robić na 2-0. Ten Trollololo jest niemożliwy, nie? On już za 10 się wzmacnia. To jest naprawdę nieprawdopodobne, że on takie punkty robi. Brałoby tego nie kliknął tylko. I kliknie czy nie? Nie klikaj. Klika! A nie, dobra. A, no w taki sposób. O. No my tutaj nie ma sensu nawet. On tutaj ma 14 punktów.
No, nie, nie. Tutaj absolutnie pas. Kurde, szkoda. Na minus karcie jesteśmy. Aczkolwiek wzmocnione balisty już zużył. Jedne z takich mocniejszych kart. No i trollololo. No to jest fantastycznie. Ale bal cały czas tam zostaje. Kurczę. Ten bal to boli. Okej. Okay. Okej, okay, jest naprawdę spoko. Dziwożony na brzegu! Już łuki podnoszą! Co za matą? A teraz ten twórca. Chyba jest dobrze. Moim zdaniem dobrze, że rzuciłem tego juniora. No i olej, tak? Jeszcze ostatniego słowa. Powrotek. Oj, to biednie, biednie. Bardzo biednie. No i dobra, brutal. Ładny, ładny. Za 17 punktów. No ja się tego akurat pozbędę. A, choć... Nie opłaca mi się. Zagrajmy po prostu tego twórcę. Zmiany anatomiczne trochę. Wiecie co? Ja jestem bardzo spokojnej myśli. On nawet balu nie zagrał. Także luz. Luz. Mega słaby Jan Natalis. No nie podobierał, nie podobierał. A my na tym, no skorzystamy. No tutaj nie przewiduję żadnych przegranych. No jeszcze bardzo słabe bombardowanie. Nie, nie ma szans, nie ma szans na nic. Że my robimy teraz tak. Co wypadnie? Czterdzieści sześć, jedenaście. No tutaj niespodzianek raczej nie będzie, także cóż. Wygrywamy drugą gierkę i przejdziemy sobie do gry numer 3. Ale żałuję mega, że nie udało mi się nagrać tych pierwszych gierek. Kurczę, strasznie. Ale cóż, trudno. Przejdźmy do następnej gry. No i w następnej grze zmierzymy się ze Skellige. O, i to bardzo taki lider, no... Taki, że trzeba spróbować powyciągać gościa. Jak nie, to może być bardzo ciężko. Dobrze by było mieć oczyszczenie, czyli tego Kurta. No, jeśli jest ta meluzyna, no to... Wiadomo, co by było dobrze zrobić. Gradena takiego rzucić na meluzynę, no coś pięknego. Także pomyślimy sobie nad tym. Chyba, że on nie gra meluzyny. Też tak może być. Ochłoda w pontarze. Czy mi się ona przyda? No maga salamandry w sumie nie chce. Brutal to już niech zostanie. Chłody jednak wymienimy. No dobra, tego twórcę jeszcze. Okej. Okay. Dobrze. Zacznijmy sobie na początek od powody. Następnie zagramy oprawcę. W każdej stronie znajdzie się szczelina. No dobrze. Rzućmy sobie to. Taka praca. Choral, spoko. No, ostatecznie.
No my potrzebujemy w sumie 9 monet. No w sumie 9 monet. Wiecie co? Mimo wszystko ja rzucę sobie ją. Zbalić wiedzę na stosie to akt łaski. Oczyszczenie z grzechu. No i teraz cóż, teraz już możemy się tego pozbyć. Blizny to moje trofea. Teraz już możemy. Musiałbym oszczerstwo, kurde, rzucić. Bo brakuje monetek. Fantastycznie. Pchniemy sobie jedną monetę, tak to nam teraz redańczyk wyskoczy. Jest, następna jest koral w kolejce, spoko. To lecimy z koral. Napełnij nas gniew. To jest coś pięknego, nie? Fantastycznie. Aj, to jest cudowne, cudowne, nie? Dobrze, zagrajmy sobie jego. Magia niesie chaos. No to jest takie piękne, jak tak się składa, jak teraz mam. Oj, myślę, że w tym meczu Brutal może być imponujący. Dobrze. No już mamy zysk 5. I on pasuje. Nie fajnie, że pasuje. Bardzo niefajnie. Mamy 9 monet, no chyba wiadomo co to oznacza. Ciśniemy gościa. Kurde, pięknie wyszło z tą pogromczyni. Nie miał w ogóle jak sobie z nią poradzić. Ale tamten Sigvald. Chyba dobrze mówię jego imię, nie? Sigvald. No w każdym bądź razie Sigvaldem będzie ciekawie. Tego nie chcę. Oj. No słabo, słabo. Zagrajmy sobie jego. No to teraz pytanie, czy ja to serio chcę grać. Czego potrzebujesz? Kogo? Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że błogosławieństwo zostało rzucone. Dobra. My to zostawmy. Mamy 3 monety na następną rundę pełnego lidera. Oj, on meluzynę rzuca. No, ta meluzyna. No z meluzyną ten, z meluzyną. No my zobaczymy, czy z meluzyną, czy z tym. Z tym Sigvaldem, czy jakoś tak. Bo plan jest taki. Z meluzyną, no to oczyścić ją, jak będzie duża. Dać nagrodę, no i gradenem to ładnie na haraczu ogarnąć, nie? Tego nie chcemy. O, jest Kurt, czyli możemy zrobić to, co planuję. No, ten łowca i oszczerstwo zostawimy. Wolę twórcę sobie wymienić. O, i mamy Savole. Spoko. Zostaje nam magister i wesołki tak naprawdę. Dobra, jest Sigvald. Cześć, Rasalbloda! Dobra, i teraz... Co my robimy? Wiecie co? Sigvald robi tak potężne punkty, że ja się go chyba pozbędę już. Bo to jest naprawdę strasznie dużo punktów, jakie on potrafi zrobić.
Czy ja będę chciał zapłacić karacz? Ale w sumie to jest 7 punktów, więc spoko. Dobra, zrobimy tak. Zróbmy to. I... i to jest właściwie... Nie, 8 chyba monet, nie? 8 monet. Tak. To jedna... Kurczę, szkoda. Jedna monetka byśmy mieli jak ten. Chcesz na niego zrzucić ogon, a co on poświęcił dla ciebie? Kurde, co my zrobimy z Meluzyną? Na 9 to jeszcze ten junior robił tą robotę. Teraz to... A Witkar fajny akurat. Masakra! To jest masakra. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Zagramy sobie jeden tick lidera. Jak jeszcze nie chcę zejść, trzeba urżnąć cały palec. Klikniemy sobie. Teraz. Nie, i teraz zagrajmy sobie Azara. To się przyda. Może by się udało jakoś tego faworyta zbić. Powiem tak, faworyt byłby kapitalny do zbicia. Przecież ten brutal... Może ty ojej. Kiedyś zobaczysz. No to byłoby naprawdę piękne, nie? Żeby to zrobić, to... Powiedzmy, Meluzyna by miała 14 punktów, tak? No nie, ale nie jestem w stanie sobie z nią poradzić. Jedynie jak mogę sobie poradzić, to jest... 6 punktów, 9, tak? Dajmy po prostu... Czas oczyścić północ. Nagrodę na niego. Powiem tak, może przeciwnik oleje całą sprawę. Wtedy z tym juniorem jesteśmy w stanie bić faworyta. No i to już jest bardzo dużo punktów. Nie? Kurczę, no brutal byłby cudowny. Co jest? On uzdrowi go, nie? Na 100%. Ale też ta Ceres, fajnie by było się jej pozbyć. No to też jest taka karta, która denerwuje. No i w następnej kolejności byśmy mogli spróbować, bo jeszcze mamy jak rzucić jedną nagrodę. O panie! No to teraz to... To nie wiem, jak ja to niby mam zrobić. Dobra, zagrajmy sobie jego. Na stos. Polecam dom. Po prostu zagramy sobie jego. No i teraz. Co my teraz zrobimy? No z tym faworytem to będzie naprawdę ciężko. Ale jakbyśmy nie zbili tego Sigvarda, to on by zrobił takie punkty, żebyśmy nie mieli żadnych szans. A tak, to my jeszcze szansę mamy. My mamy tyle punktów ukrytych. Jeszcze gdyby naprawdę udało się zbić tego faworyta, no to byłoby naprawdę pięknie. Kurde.
Tyle, że my się do niego raczej nie dokopiemy. Więc moim zdaniem najlepsze, co mogę zrobić, to zagranie Terys. Zbicie jej po prostu. To tracimy na Brutalu wtedy. Chyba, że Brutala bym teraz zagrał. To jest masakra. Znaczy, najpierw to musiałbym służyć lidera. Dobra. No i teraz w Cerys pójdziemy. Trzeba ją zbić. O Jezu, jeszcze Olaf. Kurde, a na Olafa ty... Jeju. Ale byłoby pięknie teraz go zbić. Jakbyśmy mieli 9 punktów. No chyba, że... Chyba, że z jego. Też mogę to zagrać. Kurde, i cały czas zwlekamy z tą Cerys. Co za matą. No mam nadzieję, że nie będę żałował tej swojej decyzji. Że tak się spóźniam ze zbiciem Cerys. Teraz już zrobimy to, ale... Będziemy mieli idealnie, żeby zagrać Sfavole, tak naprawdę. Sfavole. Sfavole. No, będziemy mieli idealnie, żeby to zagrać. Strasznie dużo punktów. Dobra, lecimy z tym. Lepiej późno niż wcale, nie? No, dawaj, dawaj. Okej. Dobra. Teraz tak. Zostaje mi zagranie banku Vivaldiego. Ja muszę mieć 7 monet. To oznacza, że muszę zagrać pierwszą kartę. No, dobra, zależy. Bo jeśli by się okazało, że nawet trzecią kartą byłby magister, to też mogę go zagrać. Jak najbardziej. O Jezu! Nut! Pokaż, na co cię stać. Wow. No, to jest dużo punktów. Dobra, uwaga! Dobrze liczę, bo to jest idealnie. Suponuję, iż obsrałeś już ze strachu bludry. No, musimy w fokusie. Dobra, została nam Sfavola. Ale czy to wystarczy? No naprawdę, nie wiem. Knuta na szczęście, on nie ma jak służyć, także luz. My mamy jeszcze 4 punkty ukryte. Plus 18 robimy. Uuu, chyba mamy to. Mamy to, mamy. Fajna talia, kurde. Mocna jak cholera. Patrzcie na to, nie? Jak sam Sfavola to wygrywa. Sam Sfavola to wygrywa. A jeszcze lidera mieliśmy. Także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i powodzenie na szlaku.